Konduktorko Bajko, mamy kłopoty na stacji koktajli mlecznych! Nie przejmuj się, koniku, znam doskonały skrót! Jako konduktorka cukierkowego pociągu nigdy nie zapomniałabym o poniedziałku z koktajlami! O nie! Co się stało? Na gumę balonową! Dobrze, że jesteś... Co się stało, królowo Pianko? Koktajle mleczne nie są wstrząśnięte. Nie. To mi wygląda na zadanie dla pani konduktor pociągu. Wiem, co może wstrząsnąć tymi mlecznymi koktajlami. Dyskoteka królików z kurzu! Kurzowe, ordynowe, kurzowe, kurzowe, kurzowe. Bajka! Bajko! Bajko! Ha? Bajko! Siostro! Co ty wyprawiasz? I właśnie dlatego mrówki ogniste są takie niebezpieczne. Brawurko! Au, 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 au. Nic wam się nie stało? Do gabinetu dyrektora, ale już! Au, 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 au! Wasza siostra ma bardzo bujną wyobraźnię. Nie zachęcaj jej, Harvey. Nie zachęcać jej? O takiej wyobraźni, jak ma ta mała, inni mogą tylko pomarzyć. Ale koktajle nie były wstrząśnięte. Dlatego królowa Pianka i króliczki chciały, żebym pomogła im rozkręcić poniedziałek z koktajlami. Czekoladowe czy waniliowe? Truskawkowe? Nie jesteś moją siostrą, w każdym razie nie mam pewności. Nieważne, co to było. Przez ciebie dostałyśmy karę. Przepraszam, siostry. Po prostu mam trochę za dużą wyobraźnię. Trochę za dużą? Trochę za duża byłaby, gdybyś wyobrażała sobie pieska na rowerze goniącego wiewiórki zrobione z bekonu. Opanuj się, Bajko. Opanuj się. Pora już spać. Rano znów możemy się złościć na Bajkę i na jej wyobraźnię. Słodkich snów, małe atomówki! Ha? Wow! Gdzie my jesteśmy? Czy to nasz sen? Chyba wiem, jak możemy to sprawdzić. Au! Myślałam, że mnie uszczypniesz. Szczypanie czy szturchanie... Hej! To nie jest żaden sen! To stacja mlecznych koktajli! Jesteśmy w mojej wyobraźni! Naprawdę pysznie jest w tej twojej wyobraźni. Mogę odrobinę skosztować? A ty co tu robisz? O, nieważne. Bajko! Mów, co jej zrobiłeś? Ja tylko ukradłem jej całą wyobraźnię. Przygotujcie się na dobrą zabawę. Widzę, że on obrócił moich przyjaciół przeciwko nam. Ależ się boję. Nie martw się, Bajko! W mgnieniu oka odzyskam dla ciebie twoją wyobraźnię. Zapomnijmy o tej sytuacji. Ja, królowa Pianka, gorąco witam was w miejscu waszej klęski. Zdaje się, że odrobinę się pani podpiekła. Dobre! A to co? Okej, króliczki, nikogo nie oszczędzać! Naprzód! Wiać? Wiać!